Wydawnictwo filia przedstawia. Remigiusz mróz. Nieodgadniona. Czytają Agnieszka Dygant i Mikołaj Krawczyk. Dla agi Dygant, twój telefon przesądził sprawę. Pragnienia są silniejsze od podejrzeń. Wiesław Myśliwski. Traktat o łuskaniu fasoli. Rozdział pierwszy. Straciłem w życiu tak naprawdę jedną bliską osobę, ale to w zupełności wystarczyło, bym zrozumiał, że prędzej czy później stracę wszystkie. Nie wiem, czy to było powodem, dla którego przez ostatni rok nie nawiązałem żadnej nowej znajomości, ale z pewnością okazało się świetną wymówką. Odciąłem się nie tylko od ludzi, ale także od samego siebie. Odsunąłem przeszłość, zapomniałem o wszystkim, co się wydarzyło. Żyłem z dnia na dzień, skupiając się jedynie na tym, o której wstać do pracy, w co zagrać po powrocie do domu, co zjeść i jakim piwem umilić sobie wieczór. Zamknąłem na głucho poprzedni rozdział mojego życia, a ostatecznym potwierdzeniem miały być przenosiny do niewielkiego mieszkania na poddaszu przy placu Daszyńskiego. Stać mnie było na nie tylko dlatego, że niewielka klitka stanowiła właściwie zaadaptowany strych, a wspólnota mieszkaniowa nie oczekiwała wielkiego zwrotu z inwestycji. Wziąłem kredyt, trochę pożyczyłem od rodziców i po krótkich negocjacjach w końcu miałem własne mieszkanie. Niewynajmowane, nie tymczasowe, moje. A przede wszystkim stanowiące dowód na to, że raz na zawsze pożegnałem się z przeszłością. Tkwiłem w tym przekonaniu aż do momentu, kiedy wreszcie skończyłem gruntowny remont i wprowadziłem się do moich czterech kątów na poddaszu. Wszystkie bezpańskie rzeczy, które tu znalazłem, wrzuciłem do niewielkiego kartonu pozostawionego przez poprzedniego właściciela i całkiem o nich zapomniałem. Pech jednak chciał, że już pierwszej nocy po przeprowadzce z nudów zacząłem je przeglądać. I wyszperałem starą kasetę VHS. Zwykły grat którego miejsce było na śmietniku, a jednocześnie przedmiot, który sprawił, że całe moje życie się zmieniło. Kaseta wyglądała niepozornie. Znajdowała się w białym tekturowym pudełku pana z charakterystycznymi czerwonymi i niebieskimi liniami. Etykieta była krzywo przyklejona, a napisy na niej kilkakrotnie zamazywane lub poprawiane. Standard. Też to robiłem, kiedy na wcześniej zapisane odcinki drużyny A lub MacGyvera nagrywałem z archiwum Mix i ostry dyżur. Jakie czasy taki Netflix. Problem polegał na tym, że w dzisiejszych nie miałem jak dobrać się do tego, co znajdowało się na kasecie. Mój ostatni magnetowit rozłożył się już pewnie w piwnicy rodziców, a o żadnym samodzielnym adapterze do innego sprzętu nawet nie słyszałem. Spojrzałem na ostatni niezamazany napis na naklejce, zastanawiając się, co oznacza XC97IT. Spodziewałbym się raczej mniej enigmatycznych opisów, jak pierwsza komunia, bierzmowanie albo studniówka. Nie zastanawiając się nad tym zbyt długo, odłożyłem kasetę do pudełka i usiadłem przed komputerem. Planowałem spędzić wieczór w taki sam sposób jak przez ostatni rok, grając w Fortnite'a lub inną wieloosobową produkcję. Przerzucenie się z gier playerowych na multiplayery uznawałem za swój największy sukces w kontaktach międzyludzkich. Może nie powinienem, biorąc pod uwagę, że celem całej tej rozgrywki było wyrżnięcie kilkudziesięciu innych graczy i pozostanie na placu boju jako ostatni ocalały. Grałem właściwie automatycznie, powtarzając nieświadomie to, co zawsze robiłem. Zbierałem przedmioty i zasoby, przygotowując się do starcia z innymi graczami, ale myślami cały czas byłem przy kasecie. Odpadłem rekordowo szybko. Odwróciłem się na krześle i wbiłem oskarżycielskie spojrzenie w znalezione na poddaszu graty, jakby to one zawiniły. A konkretnie jeden z nich. Znów zacząłem się zastanawiać, co oznacza XC97 it, i co może znajdować się na taśmie. Właściwie niespecjalnie rozumiałem, dlaczego nie daje mi to spokoju. Od zwykła stara kaseta, jakich swego czasu na śmietnikach było wiele. Ludzie masowo je wyrzucali, nie myśląc nawet o tym, czego w istocie się pozbywają. Ta nie mogła różnić się od setek, może tysięcy innych. Dlaczego więc wciąż nie mogłem przestać o niej myśleć? Odpowiedź nadeszła w najmniej spodziewanym momencie, jak zawsze. Po kilku piwach po omacku trafiłem do łóżka, ułożyłem się wygodnie i zacząłem odpływać, kiedy nagle jedna myśl przecięła mi głowę jak błyskawica. Natychmiast zerwałem się na równe nogi, włączyłem światło i dopadłem do pudła z gratami. Spojrzałem na kasetę jeszcze raz, by upewnić się, że umysł nie płata mi figli. Nie. Napis wciąż tam był. Dokładnie taki, jak mi się wydawało. XC-97 IT. Tymczasowy nick, który system Rick nadał Joli Klizie podczas naszej pierwszej rozmowy, tuż po tym, jak wynająłem Ryman Investigations do odnalezienia Ewy. Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości. Wracałem do wszystkich tamtych wydarzeń niezliczoną ilość razy, odtwarzałem w głowie każde moje posunięcie i, chcąc, nie chcąc, znów uprawiałem myślenie kontrfaktyczne. Co by było, gdyby Blitz nie wskazał RI? Albo gdybym nie zgodził się na jego wybór? Takich i innych pytań było mnóstwo, a im więcej czasu mijało od tamtych wydarzeń, tym trudniej było mi znaleźć odpowiedzi. Odnosiłem wrażenie, że z każdym dniem rozumiem coraz mniej. Pamięć jednak mnie nie zawodziła. Kaseta, którą znalazłem na poddaszu, była podpisana nikiem Klizy. Czym prędzej spróbowałem zalogować się na RIG, ale po wprowadzeniu adresu IP okazało się, że czat nie działa. Nic dziwnego. Podobnie jak inne przedsięwzięcia Roberta Reinmana, także RI zamieniło się w popioły. On sam nie żył, a jego żona uciekła z większą częścią fortuny, którą zgromadził. I z moją godnością. Choć akurat... O tym nie każdy wiedział. Spojrzałem na leżącą na biurku kasetę. Jakim cudem się tutaj znalazła? Czy poprzedni właściciel poddasza mógł mieć z tym, co mnie spotkało, cokolwiek wspólnego? Nie, to absurd. Był to podstarzały mężczyzna, który po uchwale mieszkańców wykupił strych dla swojego wnuka. Wspólnota zbyła loft za bezcen, a kiedy młody z niego zrezygnował, starzec sprzedał go mnie za niewiele więcej. Nie mógł mieć nic wspólnego ani z klizą, ani z tą sprawą. A mimo to zostawił mi tę kasetę. Nie musiałem długo zastanawiać się nad tym, co powinienem zrobić. Narzuciłem szybko koszulę, zapiąłem kilka guzików, a potem w spodniach od piżamy wyszedłem na klatkę i zbiegłem po schodach. Dochodziła dwunasta, ale nie miało to żadnego znaczenia. Stanąłem przed drzwiami Stefana Bronowicza, zdeterminowany, by uzyskać odpowiedź. Nie miałem zamiaru pozwolić na to, by po raz kolejny ktoś sobie ze mną pogrywał. Kiedy zaspany staruszek otworzył drzwi, wiedziałem już, że akurat on nie byłby do tego zdolny. Patrzył na mnie nie z pretensją, że budzę go o tej porze, ale z głęboką troską. Coś się stało? Zapytał. Coś nie w porządku z mieszkaniem? Podniosłem taśmę lekko skonfundowany. Skąd pan to ma? Zapytałem. Stefan przyglądał się kasecie, jakby nie do końca rozumiał, o co pytam. Znalazłem to w pudle, które pan zostawił, dodałem. W pudle? Wrzucił tam pan trochę niepotrzebnych rzeczy. A, mruknął wciąż lekko zaspany. Mogę, wyciągnął rękę, ale zawahałem się przed podaniem mu taśmy. Z jakiegoś powodu nie chciałem się z nią rozstawać nawet na chwilę. Ostatecznie podałem ją Bronowiczowi, a ten przez moment jej się przyglądał. Niestety nie kojarzę, co może na niej być. Ale należy do pana? wzruszył ramionami. Nie wiem, odparł, a potem chrapliwie zakaszlał, nie fatygując się, by zasłonić usta. Miałem dużo pana soników, trochę basfów, no i oczywiście Maksele, te deki. Znalazłem tylko te, uciąłem. Dlaczego zostawił ją pan w pudle? No, nie przypominam sobie, żebym to zrobił. Powinna być razem z pozostałymi w piwnicy. W piwnicy? Mojej, odparł i lekko się zmieszał. Niestety do strychu żadna nie przynależy. O tym wiedziałem doskonale. Było to nawet zapisane w umowie. Jedyne na co mogłem liczyć poza mieszkaniem, to miejsce parkingowe na niewielkim podwórku. I to tylko jeśli akurat miałem szczęście. I któreś było wolne. A mogę zobaczyć te kasety? spytałem. No oczywiście przyjdź rano, to nie mógłbym tego zrobić teraz? Sądziłem, że da mi klucz, powie, która piwnica należy do niego i po prostu się mnie pozbędzie. A zamiast tego jednak zszedł razem ze mną na dół, a chwilę później staliśmy nad kolejnym pudłem. To było zbutwiałe, zniszczone i pokryte grubą warstwą kurzu. Stefan upchnął do niego kilkadziesiąt kaset, ale bardziej niż one interesował mnie kabel, który pałętał się pośród nich. Wskazałem mu go i pytająco uniosłem brwi. On no, magnetowidu, oznajmił, a mnie zaświeciły się oczy. Zaraz jednak uświadomiłem sobie, że sam odtwarzacz nic mi nie da. Miałem wprawdzie telewizor, ale przypuszczałem, że Smart TV nie jest na tyle smart by dało się do niego podłączyć tak archaiczny sprzęt. A telewizor? Zapytałem z nadzieją w głosie. Najlepiej taki kineskopowy? No cóż, wskazał na sterteru pieci upchniętych obok starego piecyka, a ja wiedziałem już, że jeszcze tej nocy dowiem się, co jest na kasecie. O ile sprzęt przez ostatnią dekadę nie wyzionął ducha. Z trudem wytargałem pudła na ostatnie piętro, dziękując po drodze Bronowiczowi i zapewniając, że na zajutrz zwrócę wszystko w niepogorszonym stanie. Podłączyłem cinczami odtwarzacz Sanyo do telewizora bez większego problemu, czując, że serce bije mi coraz szybciej. Było to niemal jak podróż w czasie. Brakowało mi jedynie chipsów Chio, gumy Turbo, mleczka w tubce i wibowitu. No, oczywiście nierozpuszczonego, tylko w proszku, do wyjadania poślinionym palcem prosto z saszetki. Umieściłem kasetę w windzie, a ta łapczywie wciągnęła taśmę, jakby ją połykała. Zaraz po tym, jak opuściła ją na zabierakach szpul, rozległy się charakterystyczne trzaski. Obraz, który pojawił się na ekranie, był niewyraźny, przecięty w jednej trzeciej i przesunięty w dół, w dodatku mocno śnieżu miał znikomy kontrast i naznaczony był tyloma artefaktami że trudno było cokolwiek dostrzec najwyraźniej nie bez powodu niektórzy rozwijali skrót vhs jako very horrible system nawet te zakłócenia nie mogły jednak przeszkodzić mi w zrozumieniu kto znajduje się na nagraniu ewa moja zaginiona 11 lat temu narzeczona patrzyła prosto w kamerę a jej wzrok sprawił że na moment zabrakło mi tchu. Płuca dopiero po chwili przypomniały sobie, że potrzebują tlenu. Niemal zachłystując się powietrzem, potrząsnąłem głową. Dotarło do mnie, że Ewa porusza ustami, ale z telewizora nie wydobywa się żaden dźwięk. Czym prędzej dopadłem do cinczów i sprawdziłem, czy dobrze je podłączyłem. Kiedy dotknąłem jednego z kabli, w końcu usłyszałem głos narzeczonej. Zaraz jednak dźwięk z powrotem znikł. Brak styku. Poprawiłem wtyczkę niepewny, czy to cokolwiek da. Wystarczyło w zupełności. Głos był zniekształcony, część zdań urwana, a mimo to bez trudu mogłem wszystko zrozumieć. Nie tylko to, co mówi Ewa, ale także kontekst, w jakim to robiła. Siedziała z podkulonymi nogami pod obskurną ścianą. Na suficie wisiała pojedyncza żarówka, a pomieszczenie przywodziło na myśl piwnicę, z której przed momentem wygrzebałem sprzęt Bronowicza. Uświadomiłem sobie, że magnetowit nie odtwarza nagrania od początku. Natychmiast zatrzymałem kasetę, a potem przewinąłem do początku. Rozległ się trzask, jakby szpula urwała taśmę, ale po chwili przewijanie znów ruszyło. Kiedy wreszcie dobiegło końca, położyłem palec na przycisku play, ale się zawahałem. Tylko na moment. Zaraz potem z głośnika dobiegł głos Ewy. Nagrywam to z nadzieją, że ktoś kiedyś to odnajdzie. Zaczęła. Z sercem walącym, jak młotem, wpatrywałem się w niewyraźny obraz osoby, której już nigdy nie spodziewałem się zobaczyć. Słuchałem głosu, którego wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie miałem prawa usłyszeć. I poznawałem historię, która miała na zawsze pozostać nieopowiedziana. Skończyłem po drugiej w nocy. Zupełnie zdezorientowany, pogrążony w szoku i maraźmie. Kiedy rozległ się dzwonek do drzwi, podniosłem się z podłogi automatycznie, ledwo odnotowując, że przez długie siedzenie po turecku zdrętwiały mi nogi. Zbliżałem się do drzwi jak w transie i przebudziłem się z niego dopiero, kiedy zobaczyłem, kto stoi w progu. Kolejna osoba, której miałem już nigdy nie zobaczyć. Kobieta, która zniszczyła moje życie. Byłam przygotowana na każdą reakcję Werna. Wciąż miałam w pamięci wszystkie jego słowa, które padły podczas naszej ostatniej rozmowy. Siedziałam wtedy w McDonaldzie, korzystając z darmowego Wifi, a on zalogował się na Rik. Obiecał mi, że poniosę odpowiedzialność za to, co zrobiłam, i że nie odpuści, dopóki mnie nie znajdzie. Nie wątpiłam, że przez ostatni rok próbował to zrobić. Razem z glazurem zaplanowaliśmy jednak wszystko zbyt starannie ukryliśmy się zbyt dobrze, by Damian lub ktokolwiek inny mógł nas odnaleźć. Do czasu. Dwa tygodnie temu ktoś trafił na mój trop. Wojtek miał spędzić wieczór na urodzinach kolegi, nigdy jednak tam nie dotarł. Miał przejść raptem dwie przecznice, w niewielkim, bezpiecznym miasteczku pod Norymbergą, gdzie każdy znał każdego. I nic złego nie mogło spotkać żadnego dziecka. Wydawało mi się to rzut beretem od naszego domu. Czuliśmy się tam jak dwoje rozbitków, którzy po sztormie zacumowali w bezpiecznej przystani. Ja zaangażowałam się w sprawy lokalnej społeczności. Wojtek coraz lepiej odnajdywał się w nowej szkole i wśród nowych znajomych. Radził sobie z barierą językową dość dobrze nie tylko dzięki temu, że od najmłodszych lat miał korepetycje. Chciał się uczyć, chciał rozpocząć nowe życie. Dopiero kiedy zobaczyłam w nim tę gotowość, tak naprawdę zrozumiałam, że poprzednie dało w kość nie tylko mnie, ale także jemu. Starałam się odgrodzić go od wszystkiego, czego dopuszczał się Robert, ale powinnam wiedzieć, że dziecko widzi więcej, niż rodzic by chciał. Ostatecznie jednak dane nam było zacząć wszystko od nowa. Byliśmy spokojni, bezpieczni i ukryci przed całym światem, a przynajmniej tak mi się wydawało. Teraz, kiedy znów patrzyłam w oczy Warnera, wiedziałam, jak iluzoryczne było to przekonanie. Co ty? zdołał wydukać, zanim podniosłam broń. Wymierzyłam prosto w niego, nie zastanawiając się ani przez chwilę. Spojrzał na pistolet, jakby pojawił się znikąd, jakby stanowił obcy element z nieznanego, nierzeczywistego świata. Cofnął się o krok, otworzył usta, ale nie potrafił dobyć głosu. Nie dziwiłam się. Do poczucia dezorientacji z pewnością wystarczyłby sam widok mnie w jego nowym mieszkaniu. Broń musiała wprawić go w całkowite osłupienie. Dla mnie od roku była czymś zupełnie naturalnym. Jak wiele innych ofiar długoletniej przemocy domowej, potrzebowałam czegoś więcej niż abstrakcyjnego poczucia bezpieczeństwa, czegoś namacalnego, czegoś, co stanowiłoby ostateczny dowód na to, że nie muszę się już bać. W moim przypadku był to Ruger LC9, model najczęściej używany właśnie przez kobiety do samoobrony, niewielki i lekki, bo bez magazynka ważący jedynie. Niecałe pięćset gramów doskonale nadawał się do torebki, a jednocześnie spełniał swoje zadanie, co widziałam teraz nader wyraźnie. Gdzie jest mój syn? Zapytałam. Od razu wykorzystałam fakt, że Wern się wycofał i weszłam do środka. Nie spuszczając go z oka zamknęłam za sobą drzwi. Co ty robisz? Wydusił. Gdzie jest Wojtek? Damian zamrugał nerwowo i wycofał się jeszcze kawałek. Z jego oczu znikła jednak obawa, zdawał się też powoli opanowywać inne emocje. Wiedziałam doskonale, co mu na to pozwoliło nienawiść, czysta, wyraźna i dobitna. Stała przed nim osoba, która wykorzystała go w najgorszy możliwy sposób, która podszyła się pod jego zaginioną narzeczoną, naraziła na śmiertelne niebezpieczeństwo i właściwie przekreśliła całą jego przyszłość. Dzięki temu zebrał się w sobie, ale ja także. Nie będę pytać trzeci raz, powiedziałam, odpowiadaj. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Zbliżyłam się do niego, w każdej chwili gotowa pociągnąć za spust. Wiedziałam, o czym świadczą wstręt i determinacja w jego oczach. Za moment spróbuje mnie zaatakować. Nie będzie kalkulował, zastanawiał się ani wahał. Zrobi wszystko, żeby zrobić to, na co tak długo czekał, wymierzyć sprawiedliwość. Czy mogłam mu się dziwić? Nie, z pewnością nie. Nie dość, że go wykorzystałam, to jeszcze z jego punktu widzenia byłam osobą, która doprowadziła do śmierci Ewy. To ja miałam ściągnąć na nią uwagę ludzi kajmana, którzy odebrali jej życie i porzucili ciało na wyspie Bolko. Ostatnim razem widziałem Twojego syna w samochodzie, kiedy jechaliśmy w stronę granicy, na moment przed tym, jak mnie zaatakowaliście, i skończ z tymi wykrętami, Werner. Przerwałam mu i mów. Unikał mojego wzroku, wbił spojrzenie prosto w lufę pistoletu, bo inaczej strzelisz? Tak, nie sądzę. W takim razie nie wiesz, do czego zdolna jest matka, która chce chronić swoje dziecko. Wydaje mi się, że jednak wiem. Odparł i w końcu na mnie popatrzył. Jego wzrok był jak cios między oczy. Mimowolnie wstrzymałam oddech, a ślina zdawała się zgęstnieć mi w ustach. Naszły mnie sprzeczne, absurdalne myśli o nim i o mnie niewłaściwe i niepasujące do sytuacji. Zderzały się ze sobą, tworzyły niezrozumiały chaos i sprawiały, że nie wiedziałam, co tak naprawdę robię. Wyłaniał się z nich jednak dość jasny, czytelny wniosek. Boże, jak mi go brakowało. Czułam to od dawna. Wprawdzie nie potrafiłam przyznać się do tego przed sobą przez długie miesiące, ale w końcu musiałam to zrobić, by ruszyć naprzód. Zżyłam się z nim bardziej niż się spodziewałam. Uzależniłam się nie tylko od wieczornych rozmów na Rick, których całymi dniami wyczekiwałam, ale także od poczucia bezpieczeństwa, jakie się z nimi wiązało. Tęskniłam za Wernem, mimo że był to człowiek, który poprzysiągł na mnie zemstę i który mógł porwać mojego syna, by ściągnąć mnie do Opola. W tej chwili musiałam skupić się wyłącznie na tym i zagrać tak, jak wymagała tego sytuacja przyjmując rolę bezwzględnej zimnej i gotowej na wszystko suki ostatnia szansa tygrysie rzuciłam przesuwając palec na spust rugera na dźwięk tego określenia vern drgnął nerwowo w jego oczach pojawiła się furia którą znałam aż za dobrze widywałam ją niemal co noc tuż przed tym jak robert zaczynał mnie bić ścisnęłam mocniej pistolet Byłam bezpieczna, kontrolowałam sytuację, musiałam tylko zachować spokój. Albo powiesz mi, gdzie on jest, albo w porządku. Beznamiętny, chłodny głos podziałał na mnie jak kubeł zimnej wody. Jest w bezpiecznym miejscu, dodał Damian. A więc się nie myliłam. To on porwał moje dziecko. Ty skurwy synu jęknęłam. Nie mam zamiaru go skrzywdzić, nic mu się nie stanie, o ile zrobisz wszystko, co powiem. Zwalczyłam w sobie potrzebę pociągnięcia za spust. Damian nie był w ciemię bity, musiał odpowiednio zabezpieczyć się na taki wypadek. Może zresztą spodziewał się, że zjawia się u Niego prędzej czy później, może właśnie na to liczył. Ale nawet gdybym miała pewność, że strzelając, nie sprowadzę nieszczęścia na mojego syna, czy byłabym w stanie to zrobić, zabić człowieka, który mnie uratował i za którym tak bardzo tęskniłam. Tak. Bo dla matki, z momentem wprowadzenia dziecka na ten świat, zawęża się on tylko do jednej osoby. Kiedy urodził się Wojtek, ja także na nowo się narodziłam. Osoba, którą byłam przed tym, być może nie byłaby zdolna pociągnąć za spust. Nie bez powodu mawiało się jednak, że nie ma na świecie bardziej niebezpiecznego szaleńca niż matka gotowa bronić swego dziecka. Rozumiesz? Zapytał Wern wielu, syknęłam mimowolnie. – Co mu zrobiłeś? – Nic – zapewnił oschle. – I nic mu się nie stanie, jeśli zachowasz spokój. Powinnam była się tego spodziewać. Czego oczekiwałam, przychodząc do jego mieszkania? Że na widok Rugera nagle spotulnieje i po prostu odda mi syna. – Wiesz dobrze, że nie masz wyjścia, ponaglił mnie. Oddaj broń. Wyciągnął dłoń w moim kierunku, a ja dostrzegłam, że cały się trzęsie. Robił wszystko, by sprawiać wrażenie opanowanego i pewnego siebie, ale w rzeczywistości musiał ledwo radzić sobie z paniką. Być może mogłam to jakoś wykorzystać, ale jak? Strzelić w kolano, a potem sypać na ranę sól dopóty, dopóki nie wyjawi mi, gdzie trzyma Wojtka. Byłam zdolna do wielu rzeczy, ale nie do tego. Znacznie łatwiej przyszło mi podjęcie decyzji. O poświęceniu siebie samej. Do tego bowiem wszystko się sprowadzało. Wiedziałam, że jeśli oddam Wernerowi broń i poddam się, osiągnie to, co zamierzał przez uprowadzenie Wojtka. Nie było innego wyjścia. Przyznam się do wszystkiego, odezwałam się. Pójdę na policję z samego rana, tylko wszystko po kolei uciął. Najpierw daj mi ten pistolet. Spojrzałam na jego trzęsącą się rękę. Potrzebowałam solidniejszych zapewnień, jeśli miałam zrobić to, czego Damian ode mnie oczekiwał. Złożę zeznania, powiedziałam i opiszę to, co się stało w rywalu. Tego chcesz, prawda? Żebym poszła siedzieć za zabójstwo Roberta. Nie. Nie za to. Nie musiał dodawać nic więcej, a jednak zdecydował się to zrobić. Nie obchodzi mnie, za co cię skażą, dorzucił. Liczy się dla mnie tylko to, że trafisz tam, gdzie powinnaś. Patrząc w jego oczy, odniosłam wrażenie, że zależy mu nie na zemście, ale na sprawiedliwości i być może dlatego jego słowa sprawiły mi więcej bólu, niż się spodziewałam. Muszę mieć gwarancję, że go nie skrzywdzisz, Wern. Masz ją i że wróci do domu. Damian skinął głową, a potem znacząco spojrzał na wyciągniętą dłoń. W końcu podjęłam jedyną możliwą decyzję i ostrożnie podałam mu pistolet. Natychmiast wyszarpał mi go z ręki, głośno wypuszczając powietrze z płuc. Sprawiał wrażenie, jakby nogi miały się pod nim ująć. Cofnął się, a raczej zatoczył o kilka kroków w tył, po czym opadł ciężko na fotel. Nie mierzył do mnie, nie groził mi, nie wyglądał nawet, jakby mi źle życzył. Uniósł wzrok z wdzięcznością, a potem wbił go we mnie. Stałam na środku poddasza, jak sparaliżowana. — Zwariowałaś — odezwał się Damian. Uniosłam brwi, bo było to ostatnie, co spodziewałam się od niego usłyszeć. — Naprawdę sądzisz, że mógłbym porwać Wojtka? — dodał, kręcąc głową. — Za kogo ty mnie masz? — ale... Nie mam z tym nic wspólnego. Jakby na potwierdzenie tych słów, zaczął siłować się z magazynkiem, w końcu udało mu się go wysunąć i nie miałem pojęcia o żadnym uprowadzeniu, dopóki mi o tym nie powiedziałaś. Ale powtórzyłam: "Nie żyłaś do mnie z pistoletu", rzucił. "Dziwisz się, że skorzystałem z okazji?" Nie tylko się nie dziwiłam, ale zrugałam się w duchu za to, że tak łatwo mu uwierzyłam. Dopiero teraz zrozumiałam, jak roztrzęsiona byłam przez ostatnie dwa tygodnie. Zbyt dużo nieprzespanych nocy, zbyt wiele zszarganych nerwów. Umierałam z obawy o los syna, nie mając żadnych wieści na jego temat. Nie wiedziałam, co się z nim dzieje. Nie dotarłam do żadnych poszlak, aż do momentu, kiedy pojawił się ślad prowadzący do opola. Najlogiczniejszy wniosek był taki, że to Werner za tym wszystkim stoi. Ale Einstein miał rację, gdy powiedział, że logika jest tylko narzędziem, które pozwala nam dotrzeć z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zabiera nas w każde inne miejsce i to jej powinnam użyć, żeby zrozumieć, jak wiele możliwych scenariuszy istniało. Usiądź, odezwał się Damian, wskazując stojącą pod skosem dachową kanapę. Udało mi się zebrać myśli na tyle, by zrozumieć, w jak niewygodnej sytuacji się znalazłam. Żebyś miał czas zadzwonić na policję? Nie, dziękuję, Wern. Odwróciłam się gotowa wyjść. Przez myśl nie przeszło mi nawet, żeby próbować odzyskać broń. Poczekaj. Nie ma na co. Doskonale pamiętam, co mi obiecałeś, kiedy ostatnio rozmawialiśmy. Ruszyłam do wyjścia, a on natychmiast poderwał się z fotela. Nie obawiałam się, że skorzysta z broni, znałam go zbyt dobrze. Może nawet bardziej od Ewy, a z pewnością lepiej niż on, znał samego siebie. Mimo to usłyszałam charakterystyczny metaliczny trzask, kiedy włożył magazynek do rugera. Ostrożnie się odwróciłam, a on spojrzał na broń i skierował ją rękojeścią w moją stronę. Będziesz tego potrzebowała, powiedział. I przypuszczam, że nie tylko tego, bo jeśli Wojtek faktycznie gdzieś tutaj jest, to znaczy, że znaleźli was ludzie Roberta. Zabrałam pistolet i schowałam go do torebki. Przez chwilę patrzyliśmy na siebie, jak dwoje nieznajomych, niepewnych, z kim mają do czynienia. Będziesz potrzebowała każdej pomocy. Poradzę sobie. Jak? odparł szorstko. Na policję nie pójdziesz, bo nadal ciążą na tobie zarzuty. Sytuacja w Rewalu była dla śledczych jasna jak słońce. Zostawiłaś odciski palców na kawałku szkła i wiem doskonale, co zrobiłam. W takim razie, powinnaś też zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli ktoś zobaczy cię na mieście, możesz pójść siedzieć. Obejrzałam się przez ramię, coraz mniej przekonana, że powinnam czym prędzej opuścić loft. I ty mnie przed tym przestrzegasz? Spytałam. Będziesz pierwszym, który pogratuluje policji. Nie odzywał się. A ja. Przyglądałam mu się uważnie, jakbym dzięki długiemu spojrzeniu mogła dotrzeć do jego myśli. Coś więcej było na rzeczy, nie rozumiałam jednak co. Daj mi chwilę, odezwał się w końcu. Na co? Na pokazanie ci, że, cóż, może jest coś, w czym mogłabyś mi pomóc. Ja tobie? Tak mi się wydaje odparł i westchnął. I niewykluczone, że ma to jakiś związek z zaginięciem Wojtka. Jaki. Sam nie wiem, ale timing wydaje się zastanawiający. Podszedł do stojącego na podłodze starego kineskopowego telewizora, a potem pochylił się nad magnetowidem. Wcisnął przycisk eject, a zaraz potem rozległ się charakterystyczny chrzęst, kiedy urządzenie wypluło kasetę. Zamknęłam oczy i zupełnie znieruchomiałam. Jeden pozornie nic nieznaczący odgłos Przypomniał mi o wieczorach spędzonych z Robertem lata temu. Wypożyczaliśmy filmy z sieci Beverly Hills Video, a potem urządzaliśmy sobie kino w domu, popijając drinki i zajadając się popcornem z mikrofalówki. Każdy wieczór kończył się tak samo: festiwalem agresji, brutalności i poniżania. Otworzyłam oczy i zobaczyłam, że Wern podaje mi kasetę. Mówi ci coś XC97IT? spytał. Zerknęłam na naklejkę. Nie, a powinno. To nick Klizy z naszej pierwszej rozmowy na Arik. Klizy? spytałam niepewnie. To ona dała ci tę kasetę? Zaprzeczył ruchem głowy, a potem opowiedział mi, jak znalazł taśmę w gratach po poprzednim właścicielu. Potem znów usiadł na fotelu, jakby uznał, że to wszystko wystarczy, by mnie tutaj zatrzymać. Miał rację. Wprawdzie mogło to nie mieć związku z Wojtkiem, ale fakt, że stało się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy trafiłam na trop mojego syna w Opolu, był zastanawiający. To nie ma sensu, powiedziałam. Jakim cudem ten człowiek miałby mieć kasetę od klizy? Nie wiem, ale przypuszczam, że ty możesz mi to wyjaśnić. Ja. Szczególnie biorąc pod uwagę, co jest na tej taśmie. A co jest? Sama się przekonaj. Obróciłam ją w rękach, a potem zbliżyłam się ostrożnie do telewizora, jakby był bombą z opóźnionym zapłonem. Usiadłam na podłodze, włożyłam kasetę do odtwarzacza i czekałam kiedy zniekształcony obraz pojawił się na ekranie a z głośników rozbrzmiał niewyraźny głos poczułam na sobie oskarżycielskie spojrzenie werna doskonale wiesz co jest na kasecie prawda zapytał nie odpowiedziałam przypuszczam że możesz wyrecytować z pamięci wszystko co jest na tym nagraniu dodał nie podnosząc się z fotela wcisnęłam pauzę i odwróciłam się do niego nie tylko na tym, potwierdziłam w końcu, ale też na pozostałych. Sprawa była dla mnie jasna. Wszystko to, co Ewa utrwaliła na taśmie, słyszałem już wcześniej. Niektóre rzeczy były inaczej ujęte, ale większość pokrywała się niemal w stu procentach z tym, co już znałem. Wszystko było na nagraniach, które Cassandra dostarczała mi na pędrajwach, przeganiając mnie po całym kraju i robiąc, co tylko się da, by mnie omamić i zmanipulować. Skopiowała materiał niemal co do Joty: historie o rodzicach Ewy, o foliowych torebkach pod zlewozmywakiem, o lodach w upalny dzień, o zeznaniach przeciwko Kajmanowi i statusie świadka incognito i o tym, że gwałt na loży szyderców miał być ostrzeżeniem. A w końcu także o naszym wypadzie do Jarocina. Nagrała swoją wersję wspomnień Ewy. I przypuszczałem, że na oryginalnych kasetach jest tego jeszcze więcej cała historia naszego życia. Zrozumiałem, że wszystko, czego dowiedziałem się dzięki materiałom Kassandry, było prawdziwą historią mojej narzeczonej tyle, że opowiadaną nie przez Ewę, ale przez kogoś innego. M możesz mi to wytłumaczyć? Odezwałem się, wymierzając palcem w telewizor. Kassandra niepewnie skinęła głową. W większości z pewnością sam się domyślasz, odparła. W tej chwili mam w głowie taki mętlik, że nie. Raczej nie. A nawet jeśli chcę to usłyszeć od ciebie. Sprawiała wrażenie, jakby sama czuła, że jest mi to winna. Jeśli jednak czegokolwiek nauczyłem się po naszym spotkaniu rok temu, to wyłącznie tego, by nie ufać Kassandrze, Rainman. Pod żadnym pozorem. Wcisnęła stop i obraz znikł ze starego telewizora. Myślałeś, że skąd czerpałam wiedzę o waszym życiu? Zapytała. Nie odpowiadałem. Musiałeś zastanawiać się, skąd wiedziałam o tym, że mówiła do ciebie tygrysie, o wypadach na koncerty, upodobaniach, dzieciństwie i założyłem, że wykorzystałaś RI uciąłem. W końcu miałaś pod ręką wszystkie zasoby biura detektywistycznego. A w szczególności mogłaś liczyć na jednego pracownika, który zrobiłby dla ciebie wszystko. Tryb warunkowy był niepotrzebny. Glazur w istocie zrobił dla niej wszystko. Przypuszczałem, że inwigilowaliście mnie od jakiegoś czasu elektronicznie. Może włamaliście się do mojego laptopa na konta internetowe. Zyskaliście dostęp do chmury, poznaliście wszystkie backupy i tak W dobie, kiedy wszystko było online, wydawało mi się to logicznym założeniem. Kassandra długo przygotowywała się do przejęcia tożsamości Ewy, a Glazur musiał z niemniejszą determinacją badać całe moje życie. Kopie moich starych pamiętników wciąż znajdowały się na twardym dysku laptopa, podobnie stare zdjęcia i kontakty. Aż peranie w przeszłości nie musiało przecież ograniczać się do mnie. Nie, odezwała się w końcu Kassandra. A przynajmniej nie zupełnie. Nie musieliśmy tego robić, wern. Znów zamilkłem. To potrzebowałeś ode mnie usłyszeć? Potrzebuję usłyszeć o wiele więcej. Więc pytaj, odparła cicho, uciekając wzrokiem. Nie miałem wątpliwości, że jej gotowość do rozmowy jest podszyta partykularnym interesem. Chciała dać mi to, czego tak bardzo pragnąłem odpowiedzi. Tylko dlatego, bym pomógł jej odnaleźć Wojtka. Akurat o to nie mogłem mieć do niej pretensji. Było jednak wiele rzeczy, za które powinienem. Na pozostałych kasetach jest to, co usłyszałem od ciebie na nagraniach? Tak. I tylko dzięki nim wiedziałaś o. o całym naszym życiu? To nie żadne tylko, Wern. odparła i westchnęła głęboko. Na nagraniach Ewa godzinami opowiada o wszystkim, co związane z nią, z tobą, z jej rodzicami i z Kajmanem. Cały ten materiał to coś więcej niż krótka opowieść o przeszłości. Miałem ochotę wyciągnąć z lodówki jakiś alkohol i czym prędzej się znieczulić. Nie ruszyłem się jednak z kanapy. Nie chciałem uronić choćby słowa z tego, co Kasandra miała mi do powiedzenia. Nie rozumiem, odezwałem się. Skąd te kasety? Po co je nagrała? I kiedy, gdzie? Nawałnica pytań sprawiała, że nie mogłem zebrać myśli. Wszystko plątało mi się coraz bardziej. Nie wiem. Nie wiesz, syknąłem. Więc skąd je miałaś? Jak do nich dotarłaś i kto w ogóle? Pozwól mi powiedzieć, uderzyłem dłońmi o siedzisko i zakląłem pod nosem. Po niewczasie zorientowałem się, że przez moją nerwową reakcję kas cała się spięła. Najwyraźniej tyle wystarczyło, by usłyszała wołanie demonów przeszłości. Miałeś rację. Że razem z Glazurem od jakiegoś czasu staraliśmy się dowiedzieć o Tobie jak najwięcej, podjęła. O Tobie i o Ewie oczywiście. Robiliśmy wszystko, by odnaleźć jej trop, i w końcu na coś trafiliśmy. Na co? Glazur dokładnie prześledził, co dekadę temu robił Prokocki. Jak wiesz, to on namówił Ewę do zeznawania przeciwko Kajmanowi. To on ją ukrył i robił wszystko, by ją chronić. Twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca. Jego słowa sprzed roku wciąż odbijały mi się echem w głowie. Według podkomisarza Ewa nigdy nie poszła na współpracę z Wymiarem Sprawiedliwości, bo nie miała ku temu powodu. Cała sprawa z Kajmanem była wymysłem Kassandry, a gwałt i porwanie nad młynówką nie miały nic wspólnego ze zorganizowaną przestępczością. Ewa miała być ofiarą przypadkowych zwyrodnialców. Prokocki, nie potrafił jednak wytłumaczyć, dlaczego jej ciało pojawiło się na wyspie Bolko tuż po tym, jak zacząłem grzebać w tej sprawie. Zapewniał, że to ona, że jej tożsamość została potwierdzona badaniami DNA. Ale czy mogłem mu wierzyć? Z pewnością nie chciałem. Wolałem trzymać się myśli, że Ewa żyje. Wciąż się gdzieś ukrywa, a wersja Kassandry jest prawdziwa. Teraz otrzymałem potwierdzenie. Nagrania dowodziły, że Kajman rzeczywiście polował na moją narzeczoną, a skoro tak, to być może ciało na wyspie wcale nie należało do Ewy. Może Prokocki wciąż próbował ją chronić. Nie, to niemożliwe. Popadłem w zupełną paranoję. Wmawiałem sobie te wersje od kiedy wróciłem do Opola. Podkomisarz jednak pokazał mi zdjęcia z sekcji. Sam im się przyglądałem i bez trudu poznałem Ewę. Były prawdziwe. Nawet największy magik w Photoshopie nie zdołałby przygotować czegoś takiego. A w takim razie Kasandra z jakiegoś powodu musiała kłamać, przynajmniej w tej kwestii. I co dalej? Zapytałem. Glazur wpadł na jakiś ślad? Niewiele znaczący, ale wystarczający. Prowadził do obic. Do obic? Niewielkiej wsi niedaleko Kielc. Prokocki dwa razy płacił w okolicy za paliwo i nie trzeba było długo rozpytywać wśród mieszkańców, żeby się dowiedzieć, że ktoś wprowadził się do jednego z domów na sprzedaż. To tam trafiła Ewa? Zaszyła się w jakiejś wiosce w Świętokrzyskiem? Samotna, wciąż obawiająca się o swoje życie i niepewna przyszłości? Glazur ją odnalazł? zapytałem. Nie. Kiedy zjawił się na miejscu, Ewy już tam nie było. Prokocki musiał przenieść ją gdzie indziej i znaleźliśmy jedynie kasety. Potarłem nerwowo czoło. "Przykro mi, Vern," dodała Cassandra. Tam ślad się po niej urwał. "Albo wy tak uznaliście, bo mieliście wszystko, co było wam potrzebne. Całą jej historię na kasetach." Nie odpowiedziała, ale nie musiała tego robić. Kiedy dotarli do Obic, zdali sobie sprawę, że trafili na żyłę złota. Być może wcześniej przygotowali odpowiednią narrację, którą zamierzali mi przedstawić, ale taśmy zupełnie zmieniały postać rzeczy. Zyskali dzięki temu pewność, że zamedlą mi oczy. Staraliśmy się ją odnaleźć, a jasne. Tak było, podkreśliła Kas. Robiliśmy wszystko, by ustalić, gdzie jest. Musisz zrozumieć, że stanowiła dla nas zagrożenie? Kasandra potwierdziła ruchem głowy. No tak, mruknąłem. Gdyby nagle się pojawiła, kiedy ty ją udawałaś, cały twój plan poszedłby w cholerę. Znów nie musiała odpowiadać. Nie rozumiesz, co było na szali? Rozumiałem doskonale, bo wciąż pamiętałem o mrożących krew w żyłach statystykach. Nie wiedziałem, czy są aktualne, ale wedle mojej najlepszej wiedzy rocznie w Polsce około pięciuset kobiet ginęło z powodu przemocy domowej. Niemal dziesięć tygodniowo, a Kassandra musiała myśleć nie tylko o sobie, ale także o dziecku. Wydaje mi się, że rozumiem całkiem sporo, odparłem półszeptem. Ale jest wiele rzeczy, których nie jestem w stanie pojąć. Czekała na dalszy ciąg, nie zabierając głosu. Założyliście, że Blitz wybierze akurat wasze biuro, dodałem. Dlaczego? Wystarczyło kilka lokalizowanych reklam na Google. Tak przypuszczałem, choć nigdy nie miałem pewności. Niemal całe Rainman Investigation składało się z informatyków. Głównym polem ich działania był Internet. Niewiele było trzeba, by przez parę tygodni, dla zapytań o biuro detektywistyczne kierowanych z Opola, wyszukiwarka kierowała na stronę RI. Właściwie nie wiązałoby się to nawet z wielkim kosztem. A gdyby to nie zadziałało? zapytałem. Gdyby Blitzer wybrał jednak kogoś innego, byliśmy gotowi włączyć się pro publico bono. jak Rutkowski, w kilka głośnych spraw związanych z niewyjaśnionymi zgonami za granicą czy tajemniczymi zaginięciami. Oczywiście. Co jeszcze chcesz wiedzieć, Wern? Tylko dwie rzeczy. Pytaj. A potem pomóż mi odnaleźć mojego syna? Tak, z pewnością właśnie to miała na końcu języka. A im więcej mówiła, im dłużej patrzyła mi w oczy, tym bardziej byłem gotowy zrobić to, na co liczyła. Dlaczego Blitz zaginął? Zapytałem. I kto go zabił? Spuściła wzrok, a na jej czole pojawiła się podłużna zmarszczka. Nigdy nie chciałam, żeby ktokolwiek nie interesuje mnie to, co chciałaś, a czego nie. Uciąłem. Chcę tylko wiedzieć, dlaczego mój przyjaciel zginął. Nabrała głęboko tchu. Ktoś w policji zorientował się, że na profilu spotet pojawiły się zdjęcia Ewy. Nie Ewy, tylko twoje. Owszem, ale o tym nie wiedzieli. Odparła cicho, jakby zawstydzona. Doskonale za to zdawali sobie sprawę z tego, że ktoś zostawia komentarze i wypytuje o Ewę. Twój przyjaciel. Czekała na jakąkolwiek reakcję, ale trwałem w bezruchu. Wiesz, że w opolskiej policji działa. Człowiek kajmana, dodała. I Falkow. — Tak, potwierdziła. Nie wiem dokładnie, co się stało, ale przypuszczam, że dowiedział się o tym, że ktoś wpadł na ślad Ewy. Może próbował coś wyciągnąć od blica, zmusić go do mówienia, może doszło do przepychanki, a potem. Nie musiała kończyć. Jako, że miała przed sobą osobę, która znalazła rankiem ciało. Przez chwilę oboje milczeliśmy. Ja wodziłem wzrokiem po pokoju. Ona wciąż siedziała z lekko spuszczoną głową. Czy miała wyrzuty sumienia przez wszystko, co zrobiła? Czy może usprawiedliwiała to tym, że Wojtek był bezpieczny, a jej mąż już nigdy nikomu nie mógł wyrządzić żadnej krzywdy? Mówiłeś, że chcesz wiedzieć jeszcze o czymś, odezwała się. Potrząsnąłem głową i potrzebowałem chwili, by przypomnieć sobie, jaki ostatni znak zapytania pozostał. Zdjęcie, które zrobiłem Ewie pod babą na byku powiedziałem trafiło do internetu, a tylko ja miałem do niego dostęp. Właściwie tych zdjęć było kilka to znaczy oryginał plus jedna kopia w chmurze i jedna na Twoim komputerze po backupie, który kiedyś robiłeś. Zamknąłem oczy i przekląłem się w duchu. Było to tak oczywiste, że nawet moje niewyspanie i ogólne zmieszanie mnie nie usprawiedliwiało. A więc jednak włamaliście się na moje konto, powiedziałem. Tak, ale. machnąłem ręką i gwałtownie się podniosłem. Jakie to miało znaczenie? Ingerencja w prywatność była niczym w porównaniu z tym, co tych dwoje mi zrobiło. A wszystko dzięki kasetom, które znaleźli. Kasetom, bez których być może zorientowałbym się, że padłem ofiarą manipulacji. Ale dlaczego Ewa je nagrała? W jakich okolicznościach? Jeśli miała zamiar opowiedzieć kiedyś swoją historię, mogła zrobić to na wiele innych sposobów. Spisać wspomnienia, nagrać je na dyktafon, czy choćby nakręcić kilka filmików komórką. Używanie tradycyjnej kasetowej kamery, a potem przerzucenie wszystkiego na VHS wydawało się niepotrzebnym wysiłkiem. Tym bardziej, że ukrywała się na podkieleckiej wsi i robiła wszystko, by nie ściągnąć na siebie uwagi. Odsunąłem od siebie te myśli. Wiedziałem, że prędzej czy później będę musiał się z nimi zmierzyć i poszukać odpowiedzi, ale w tej chwili było jeszcze kilka spraw, które musiałem poruszyć. Gdzie jest Glazur? zapytałem. Kas również się podniosła i przeszła za mną do kuchni. Nie skończyłem jeszcze wypakowywać wszystkich rzeczy. Część znajdowała się w kartonach pod szafkami. Właściwie nie zdążyłem nawet zawiesić zegara na ścianie. Rozejrzała się po pomieszczeniu, jakby czegoś szukała. Nie wiem, odparła. Nie wiesz, gdzie jest twój. Kto? Partner to chyba za mało powiedziane, ale nie przypuszczałem, żeby sformalizowali związek. Rozstaliśmy się. Żartujesz sobie? Cztery miesiące temu odparła, jakby nie słyszała pytania. Ale biorąc pod uwagę, jak wyglądało nasze życie razem, to i tak długo to znaczy Nie chcę o tym rozmawiać, Wern. Ucięła, a potem zajrzała do kilku pustych szafek. Nie wiedziałem, czego szuka, ale nie miałem zamiaru o to pytać, ani tym bardziej niczego proponować. Dowiedziałem się już wszystkiego, co potrzebowałem wiedzieć. Przynajmniej na temat przeszłości. Teraz interesowała mnie tylko teraźniejszość i los niewinnego dziecka, które wplątaliśmy w całe to gówno, które się z nami wiązało. Nie znałem dobrze Wojtka, nie miałem czasu, by się z nim zaprzyjaźnić, ale wiedziałem jednak doskonale, co chłopiec przeszedł. I to wystarczyłoby zainteresować się jego losem. Skąd w ogóle wiesz, że twój syn jest w opolu? Zapytałem. Zawahała się, choć nie miała ku temu powodu. Jeśli ja byłem gotów dać jej niewielki kredyt zaufania, to ona powinna zrobić to tym bardziej. Jego telefon się uaktywnił, powiedziała w końcu. I lokalizacja pokazała, że jest gdzieś tutaj. Myślałem, że pozbyłaś się komórek po tym, jak wyjechaliśmy z Rewala. Hm. Nie tyle się pozbyłam, ile je tam zostawiłam. No tak. Spojrzałem na magnetowicz i nagle wszystko stało się jasne. Te kasety też trzymałaś w domu, prawda? W rewalu. Tak, schowane na poddaszu. I tam je zostawiłaś? Skinała głową, a ja dostrzegłem, że ona także poskładała już wszystko w logiczną całość. Być może zrobiła to już dawno. Znacznie szybciej ode mnie. Może nawet w momencie, gdy zobaczyła, jak podpisana jest taśma. Jola Kliza. Skoro ona przysłała mi tę kasetę, musiała w jakiś sposób dostać się do domu Rainmanów, zanim trafiła tam policja. Zabrała z stamtąd taśmę i komórkę młodego. A teraz zarówno jedno, jak i drugie pojawiło się w Opolu. Spojrzałem na kas, starając się przesądzić, czy wie więcej niż ja. Przez chwilę o tym rozmawialiśmy i szybko stało się jasne, że oboje przyjęliśmy taką samą wersję. Jedyną logiczną. Ale co ona chce w ten sposób osiągnąć? zapytałem. Nie wiem. I myślisz, że naprawdę mogłaby porwać twojego syna? Kassandra bezradnie rozłożyła ręce. Aż tak dobrze jej nie znałam. Dogadywałyśmy się, ale na stopie zawodowej, dopóki jej nie wyrzuciłaś, zauważyłem. Może o to chodzi? Nie ja, tylko Robert. Robiłam wszystko, żeby ją ochronić. Chciałem odparować, że najwyraźniej nie wszystko, ale w porę ugryzłem się w język. Kas żyła nie tyle w toksycznym, ile w radioaktywnym związku. Właściwie cudem było, że przetrwała tak długo i zdołała się z niego wyrwać. Być może nie powinno mnie dziwić, że z glazurem jej nie wyszło. Trauma nie znikała, nawet jeśli usilnie oddalaliśmy się od przeszłości. Coś o tym wiedziałem. Tak czy inaczej, czymś jej podpadłaś, zauważyłem. Bo ta kaseta z pewnością miała naprowadzić mnie na trop tego, co się naprawdę stało. Ale jak ją tutaj zostawiła? No, tego nie wiem. Wydźwięk jednak jest jasny. I niepotrzebny. Bo nawet bez niego miałabym świadomość, że to atak na mnie. W końcu uprowadziła moje dziecko, Wern. O ile to ona. Sam mówisz, że nie ma innej opcji. Opcje są, odparłem. Tyle, że ta jest najbardziej prawdopodobna. Mściła się na niej? Jeśli tak, to być może powinienem podejmować u siebie nie Kassandrę, ale Klizę. I to wespół z nią zrobić wszystko, by osoba, która ukradła tożsamość mojej narzeczonej, poniosła tego konsekwencje. Nie miałem siły się nad tym zastanawiać nie tej nocy. Potrzebowałem trochę odpoczynku, Kasandra z pewnością też. Zaproponowałem, żeby zajęła pokój, który na prędce uczyniłem gościnnym. W rzeczywistości była to moja jedyna sypialnia, ale nie miałem nic przeciwko przespaniu się na kanapie. Nie sądziłem, że Kas skorzysta z propozycji, ale od razu się zgodziła. Być może wolała ryzykować spędzenie reszty nocy tutaj niż rozpoznanie na ulicy. W Opolu było trochę osób, które pamiętały Ewę i gdyby ktoś przypadkiem zobaczył tak podobną do niej osobę, z pewnością szybko by zareagował. Nie mogąc zasnąć, przewracałem się z jednego boku na drugi, jak ryba wyrzucona z wody. Początkowo łudziłem się, że to tylko chwilowe, że myśli nagle zwolnią i zaniechają uporczywej gonitwy za własnym ogonem. Po godzinie czy dwóch wiedziałem już, że próba zapadnięcia w sen nie ma sensu. Wyciągnąłem piwo z lodówki, usiadłem przed telewizorem i uruchomiłem sprzęt tylko po to, by wyjąć kasetę. Przyglądałem się jej jak relikwii. W pewnym momencie musiała znajdować się w rękach Ewy. Próbowałem wyłowić z pamięci widok jej dłoni, które tak dobrze znałem, ale bez powodzenia. Jedenastu lat to szmat czasu. Przyjrzałem się zamazanej części etykiety, przekonany, że to moja narzeczona musiała opisać kasetę. Ale kto w takim razie zakrył wszystko czarnym markerem? Kliza? W jakim celu miałaby to robić? Podniosłem taśmę tak, by zmienił się kąt padania światła. Zacząłem przyglądać się jego refleksom, próbując znaleźć ułożenie, dzięki któremu mógłbym coś zobaczyć. W końcu mi się udało. Dostrzegłem napis znajdujący się pod ciemnym flamastrem 3 przez piętnaście. Zbliżyłem kasetę jeszcze bardziej, niepewny, czy mi się nie przywidziało. Nie, rozpoznałem trójkę i piętnastkę. Ale co to oznaczało? Że taśma jest trzecią z piętnastu? Wydawało się to wątpliwe, bo na nagraniu Ewa opowiadała naszą historię od samego początku. Co miałoby znajdować się na dwóch wcześniejszych? Spojrzałem w kierunku sypialni. Kas oczywiście twierdziła, że jest więcej kaset, ale aż piętnaście? Ewa przekazała na tej niemal wszystko. Musiałem także założyć, że kasandra celowo wprowadziła mnie w błąd, mimo że w tej chwili nie potrafiłem sobie wyobrazić, po co miałaby to robić. Nie dających mi spokoju pytań było zbyt wiele. A ja w końcu uznałem, że pora uzyskać choćby cząstkowe odpowiedzi. Podniosłem się i ruszyłem w stronę zamkniętych drzwi, by porozmawiać z kas. Nie zdążyłem. Wybiegła z pokoju roztrzęsiona, posyłając mi przestraszone, zdezorientowane spojrzenie. Co się stało? zapytałem mimowoli. Wiem, gdzie? odchrząknęła niepewnie. Wiem, gdzie jest Wojtek? dodała, a potem wyciągnęła w moją stronę komórkę. Zerknąłem na wyświetlacz z niedowierzaniem. Musisz mi pomóc, Wern, powiedziała. Byłem gotów to zrobić, mimo niepokojącego poczucia, że znów jestem rozgrywany i że ładuje się w coś, czego do końca życia będę żałował. Nie miałem większych nadziei, że sprawdzanie lokalnych mediów podsunie mi jakikolwiek trop w sprawie Wojtka. Mimo to przeglądałam dobrze znane mi strony, dzięki którym swego czasu dowiadywałam się wszystkiego, czego mogłam na temat Opola. Lokalna wyborcza opole24.pl, Nowa Trybuna Opolska, Magazyn Opolski. Wszystko to znałam aż za dobrze i wiedziałam gdzie szukać najświeższych doniesień. I to właśnie w jednym z tych serwisów znalazłam informację, która sprawiła, że zupełnie zamarłam. Szok był krótkotrwały, Zaraz potem wybiegłam z sypialni i zobaczyłam stojącego przed progiem wernera. Po tym jak podałam mu komórkę i poprosiłam o pomoc, widziałam już, że mi jej udzieli. Możesz mnie tam zabrać? Zapytałam trzęsącym się głosem. Od razu skinął głową, a potem chwycił za kurtkę. Chwilę później jechaliśmy już starą Felicją w kierunku Witosa, a ja nerwowo sprawdzałam kolejne portale i odświeżałam o pole 24, licząc na to, że pojawią się nowe wieści. Jest coś? Spytał Wern. Nie. Wciąż tylko tyle, że odnaleziono chłopca o nieustalonej tożsamości, z którym nie ma żadnego kontaktu. Nie było przy nim żadnych dokumentów, telefonu ani jakichkolwiek innych przedmiotów. Dziennikarze podawali, że trafił na oją w szpitalu przy Witosa, miał obrażenia głowy, ale nie zagrażające życiu, znajdował się jednak w stanie śpiączki, o czym boleśnie przekonywały nie tylko treść artykułu, ale także zdjęcie pod nim. Ktoś najwyraźniej uznał, że identyfikacja dziecka jest w tej chwili najważniejsza. Zamieszczono fotografię leżącego na szpitalnym łóżku Wojtka z otwartymi oczami i ustami. Miał na twarzy grymas, który sprawił, że pękło mi serce. Wydawało mi się, że wyrażał dotkliwy ból połączony z głębokim niedowierzaniem. Nie mogłam na niego patrzeć, a jednak robiłam to bez przerwy. Miałam wrażenie, że widzę nie swojego syna, ale inne, obce dziecko, które od lat żyje tylko dzięki podłączeniu do specjalistycznej aparatury. Świadome wszystkiego, co dzieje się wokół, ale nie potrafiące samodzielnie funkcjonować. Zamknęłam oczy i oparłam głowę o szybę samochodu. To nie mogło się dziać naprawdę. Kas, dopiero teraz uświadomiłam sobie, że Damian coś do mnie mówił, otworzyłam oczy i spojrzałam na niego. Na moment oderwał wzrok od drogi i zobaczyłam w jego oczach realną troskę. Mówiłeś coś? Pytałem tylko, czy podano, gdzie go znaleźli. Jeszcze raz sprawdziłam komórkę. Nie, odpowiedziałam. Nie ma nic na ten temat, tylko informacja o urazie głowy. Niewiedza sprawiała, że wyobrażałam sobie już najgorsze scenariusze. Boże, jęknęłam, a potem przesunęłam ręką po włosach. Jak mogło do tego dojść? Kto mógł coś takiego zrobić? Wszystkiego się dowiemy. W jego głosie nie brakowało pewności, co dodawało mi nieco otuchy. Jak? Spytałam. Pójdę do szpitala i powiem, że rozpoznałem dziecko. Ty? Znów przelotnie na mnie popatrzył. A kto inny? Spytał. Chyba nie zamierzasz sama tam wchodzić. Oczywiście, że zamierzam. To mój syn, Wern. W tej chwili nic innego się nie liczy. A powinno. Słyszałam jego słowa, ale ich sens docierał do mnie tylko połowicznie. Wciąż nie potrafiłam zebrać myśli i czułam się, jakbym ocknęła się po wyjątkowo długim napadzie szału Roberta. Ktokolwiek uprowadził Wojtka, będzie tam na ciebie czekał, dodał Werner. Może właśnie o to im chodzi. Nie interesuje mnie to. Światło przed nami zmieniło się na czerwone, a Damian zatrzymał się na skrzyżowaniu ozimskiej z plebiscytową. Doskonale znałam topografię miasta i wiedziałam, że od szpitala dzieli nas jeszcze nie więcej niż pięć minut. Jeśli z jakiegoś powodu polują na ciebie ludzie Roberta, będą tam czekać odezwał się Wern. Zgarną cię, jak tylko wysiądziesz z auta. To nie ma znaczenia. Damian obrócił się do mnie. Słyszysz w ogóle, co mówisz? Nie rozumiesz, Wern. Słowa właściwie same opuszczały moje usta. Nawet nie zastanawiałam się nad tym, czy mają jakikolwiek sens. Liczyło się tylko to, by jak najszybciej znaleźć się na Witosa i spróbować dostać się do Wojtka. Rozumiem, że nie myślisz teraz logicznie. Spojrzałam na niego z wyrzutem, jakby nie stwierdzał oczywistego faktu, tylko mnie obrażał. Gdybyś to robiła, wiedziałabyś, że to nic innego jak pułapka. Mój syn jest w śpiączce, odparłam stanowczo. Nie mogę tak po prostu. Pozwól mi to załatwić, uciął. A potem wbił jedynkę i ruszył przed siebie. Ciebie będą wypatrywać, mnie nie. Dowiem się wszystkiego, a potem razem zastanowimy się nad tym, co dalej robić. Tylko chwilę zajęło mi przyznanie przed sobą, że to jedyne rozsądne rozwiązanie. Damian nie musiał mnie długo przekonywać. Mimo, że w pierwszym momencie byłam zdezorientowana, wszystkie moje przejścia nauczyły mnie, jak ostatecznie zachować zimną krew w kryzysowej sytuacji. Zatrzymał się na niewielkim parkingu przy blokach nieopodal szpitala, twierdząc, że tak będzie bezpieczniej. Wysiadł z auta, podszedł do niego od strony pasażera i poczekał, aż odkręcę korbką szybę. – Kluczyki są w stacyjce – powiedział, a potem odwrócił się i nie dając mi szansy na odpowiedź ruszył w kierunku szpitala. Nie musiał mówić więcej, żebym wiedziała, co starał się mi przekazać. I miał rację. Gdyby nie wrócił za jakiś czas, powinnam odjechać, wycofać się przegrupować siły i zastanowić się jak wyciągnąć Wojtka ze szpitala ale nawet gdyby mi się udało co miałabym zrobić potem boże mój syn naprawdę był w śpiączce to nie był żaden wybieg ze strony porywaczy żadna sprawna manipulacja zimne poranne powietrze wpadło przez uchyloną szybę do samochodu ale nie pomagało mi w zbieraniu myśli Wypatrywałam wernera, nerwowo wiercąc się na fotelu i odnosząc wrażenie, że minęło już dobre pół godziny od kiedy wszedł do szpitala. W rzeczywistości upłynęło jedynie kilka minut. Tyle jednak wystarczyło, bym znów zaczęła odchodzić od zmysłów. Kiedy w końcu go wypatrzyłam, natychmiast spojrzałam na zegarek. Nie było go dwadzieścia minut. Co to mogło znaczyć? Czy wystarczyło mu czasu, żeby dowiedzieć się, co spotkało Wojtka i w jakim jest stanie, a może odprawiono Damiana z kwitkiem? Miałam ochotę wyjść z auta i wybiec mu na spotkanie, kiedy przecinał długi przyszpitalny parking. Szedł stanowczo zbyt wolnym krokiem, jakby starał się odwlec moment rozmowy ze mną. Skarciłam się w duchu za pesymizm. Był teraz ostatnim, czego potrzebowałam. A Wern z pewnością po prostu zachowywał się tak, by nie wzbudzić niepotrzebnego zainteresowania. W końcu wsiadł do auta i zatrzasnął drzwi. Jego wyraz twarzy świadczył o tym, że mój sceptycyzm okazał się jednak uzasadniony. Co się stało? Zapytałam. Nie dowiedziałeś się niczego. Damian z trudem przełknął ślinę. Wern. Rozejrzał się uważnie, jakby spodziewał się, że ktoś na nas dybie. Nie ma go, powiedział cicho. Co takiego? Szukałem go w całym szpitalu. W końcu oddziałowa powiedziała mi, że ktoś się po niego zgłosił kilka godzin temu. Miałam wrażenie, jakbym znalazła się na szczycie wysokiej góry w środku burzy i potężny grzmot właśnie zatrząsł ziemią pod moimi stopami. Ale zdołałam tylko wydusić. Ten artykuł być może pojawił się teraz, ale najwyraźniej Wojtka przyjęto do szpitala jeszcze wczoraj, zaznaczył. Pielęgniarka powiedziała tylko tyle, że nie było reakcji źrenic na światło ani żadnego kontaktu. Twój syn był jednak przytomny, a jedyne obrażenie, jakie miał, to rana na głowie. Zrobiło mi się słabo. Jakiś mężczyzna zgłosił się po niego kilka godzin temu, kontynuował Werner. Miał ze sobą paszport Wojtka, zdjęcie się zgadzało. Nie było powodu, żeby mieć jakiekolwiek podejrzenia. Chciałam zapytać, jak to możliwe, że administracja szpitala wydała komukolwiek pacjenta w śpiączce, ale nie potrafiłam dobyć głosu. To niemożliwe, powiedziałam tak cicho, że Damian nie usłyszał. Oddziałowa nie była w stanie powiedzieć mi nic więcej, ciągnął. Wypytywałem ją o mężczyznę, ale dowiedziałem się tylko tyle, że był wysokim brunetem, nic szczególnego nie pamiętała. Uświadomiłam sobie, że trzęsą mi się ręce, a zimne krople potu spływają po karku. Nie rozumiałam, co się ze mną dzieje, czułam się znacznie gorzej niż podczas ataków Roberta. Jak, wydusiłam jakim cudem go wypisali. Słowa nie chciały się kleić, głos nie chciał przestać drżeć. Musiał być w stanie, który na to pozwalał, odparł cicho Damian. Musiał samodzielnie oddychać i nie potrzebować aparatury, inaczej na pewno by go nie wypuścili kas. Uczepiłam się tej myśli, powtarzając sobie w duchu, że to w tej chwili najważniejsze. Wojtek żyje, nie jest w stanie krytycznym. Odnajdę go, a potem wszystko będzie dobrze. Ten mężczyzna, który go zabrał, nie miał żadnej blizny, dokończył szybko Werner. Na chwilę zamilkłam. Oto chciałaś zapytać, prawda, upewnić się, że to nie glazur. Niezupełnie. Do czego między wami doszło? To teraz nieistotne, Wern. odparłam i ciężko nabrałam tchu. I brak blizny o niczym nie świadczy, glazur. Przeszedł zabieg krótko po tym, jak zamieszkaliśmy pod Norymbergą. Zależało nam, żeby nie miał żadnych znaków rozpoznawczych. Sam rozumiesz. Damian zmarszczył czoło i skinął głową. Więc to mógł być on? spytał. Oby. Oby? spytał z rezerwą. Naprawdę chciałabyś, żeby twój syn trafił w ręce tego człowieka? Powinnam była spodziewać się takiego pytania. Z punktu widzenia Damiana, glazur był właściwie złem wcielonym. Z mojego wręcz przeciwnie, i fakt naszego rozstania nie mógł tego zmienić. Rozeszliśmy się na dobrych warunkach, powiedziałam. To tak można? Nigdy nie doszło do żadnego konfliktu, po prostu. Zawiesiłam głos z nadzieją, że Damian nie będzie drążył. Co? Dopytał jednak. Najwyraźniej nie potrafię być z kimkolwiek, odparłam i od razu pożałowałam, że się odkryłam. Szczególnie w takim momencie, kiedy i tak czułam się bezbronna. Zresztą to w tej chwili naprawdę nieważne.